Internetowa Telewizja Podkarpacie. Pokazujemy rzeczywistość. Oblicza, to znaczy oblicza z początków epoki brązu i drugie oblicze z okresu wczesnego średniowiecza. Ponieważ w Troi, karpackiej oczywiście, na wzgórzu nazywanym Pałe Królewskie, znajdowały się najstarsze w Polsce osady obronne właśnie z początków epoki brązu, jedno oblicze, i potem potężny gród słowiański datowany na lata 770-780 do 1030 naszej ery, to drugie oblicze słowiańskie. Z państwa, można powiedzieć, czy z plemiennego, a później z początków państwa polskiego. Bierze udział w tym festiwalu prawie 400 wojów i odtwórców, rzemieślników. Pokazujemy sposoby walki, uzbrojenie, modę starożytną, potrawy, różne wytwory rzemiosła. Toczą się bitwy i pojedynki wojów, turniej związany, znaczy walki na miecze, turniej strzelania z łuku, turniej rzutu oszczepem z bardzo drogimi, ekskluzywnymi nagrodami marszałka województwa podkarpackiego, burmistrza miasta Jasła i Muzeum Podkarpackiego w Krośni. Oczekuję jak najwięcej, natomiast było już ponad 1000 uczestników, co jak na taką porę to jest już bardzo dużo. Liczymy, że przybędzie jeszcze wielu, wielu ciekawych wrażeń, wielu tych, którzy chcą dotknąć tą starożytną rzeczywistość sprzed tysięcy i setek lat. Oh, my God.